Na łuszczycę zachorowałam po urodzeniu dziecka. Bardzo szybko pojawiły się pierwsze zmiany. Bardzo się tego przestraszyłam. Było to coś, z czym wcześniej nie miałam do czynienia. Nie wiedziałam, czym jest łuszczyca, jak się objawia. Przestraszyłam się. Okazało się, że moja kuzynka jest chora. Najprawdopodobniej chorowała też moja babcia. Natomiast wcześniej zupełnie na to nie zwracałam uwagi. Nie myślałam o tym. Nie rozmawiałam. Dopiero po zachorowaniu zaczęłam odkrywać, czym jest łuszczyca. Zmiany na początku były niewielkie, potem zaczęły pojawiać się coraz większe. Łuszczyca obejmowała coraz większą ilość mojego ciała. Zaczęłam bać się tego, czy będę mogła karmić dziecko piersią, czy jak będą reagować inni ludzie, czy będę mogła iść z dzieckiem na basen, jak będą reagować rodzice, dzieci, z którymi bawi się moje dziecko w piaskownicy. Ponieważ zmiany były widoczne, były na rękach, na łokciach, w sezonie obejmowały nogi, więc właściwie były wszędzie. Jedynym miejscem, gdzie nie miałam zmian, to była twarz.